Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szamrany i dzisiaj sobie pogramy w Minecrafta 1.16.5. Pogramy sobie to na trybie hardcore. Zasady mam nadzieję, że takie będą. Nie trzeba nic zmieniać. Chyba raczej nie. Trybie hardcore. Typ świata domyślny. Struktury też włączone. Nazwa świata to będzie Szamrany World. I chyba to wszystko. Możemy zaczynać. Naszym głównym zadaniem w tej serii będzie zdobycie elytry w jak najszybszym czasie, żebyśmy mogli skończyć tą serię. A wy jakbyście chcieli jakiś Minecraft na modach, dajcie znać w komentarzach. A postaram się nagrać jakiś odcinek z modów, a może nawet jakąś serię, którą będziemy prowadzić długi czas. Dobra, zróbmy sobie tak. Dobra, postawimy to, zrobimy sobie mieczyk, żeby zabić te owce tam. Zbierzemy to, bo szkoda później drewna będzie. Żeby robić jeszcze jedno. No. Oczywiście nie zapomnijcie polubić tego filmu oraz zasubskrybować, żebyście mieli powiadomienie o następnym wrzuconym moim filmie. To musicie zostawić dzwoneczek. Ale my już wracajmy do gry. Dobra. Ile mamy drewna? Desek? Tyle. 12. Zrobimy z tego kilof. Więc zaraz tu wrócimy, bo tutaj... O, tutaj widziałem. Stone'a. Kopiemy sobie trochę stone'a. Tak, żebyśmy mieli wszystko kamienne. Mamy kilof. Siekierę. Mamy miecz. Łopatę. I tak na wszelki wypadek wezmę jeszcze 3. Dobra. Idziemy wytworzyć te narzędzia. Będziemy chyba szukać jakiejś wioski, żebyśmy mieli jakiś dom. Stworzyłem to teraz to. Co tam jeszcze mówiłem? Miecz. I możemy to wywalić. To zostawimy na jedynkę. Zostawimy to na dwójkę i to na trójkę. Na razie to tyle chyba. A, jeszcze łopata. Jeszcze łopatę sobie stworzymy. To się czasem jej używa. Dobra. Możemy biegnąć, szukać jakiejś wioski. Na razie mamy 6. Jedzenia. O! A propos wioski. Już znalazłem. Zbierzemy sobie trochę to, żebyśmy mieli chlebek. Wszystko zbierzemy, nic im nie zostawimy. Czy jakiś czas tutaj sobie zostaniemy w tej wiosce. Później może coś będziemy swojego budować. Trzeba ich zlotować. Zobaczyć co, gdzie mają. Sprzedają ciekawe. Będziemy. O, łóżko mają. To wezmę sobie jedno łóżko. W razie W. Żebyśmy mieli. Czasem nad drzwiami są te obrazki. Tam mamy. Widzę, że tam mamy świątynię. Ale na razie tam nie będziemy szli. Chyba nic nie mają. Już biedna ta wioska. Tu może coś będzie. Tutaj też nic nie ma. I... O, jest jakaś skrzynka. Jak na razie mamy jedzenie, to bardzo dobrze. Chociaż wiemy tyle, że z głodu nie umrzemy. Z głodu nie umrzemy. 32 mięska za 1 emerald, trochę słabo. Mamy tutaj
też do wytwarzania mikstur, to się na potem sprzyda. Odejdź. I tutaj nie ma nic już więcej chyba. A tu byliśmy, tam byliśmy, tam byliśmy. Nie ma nic więcej ciekawego. Też mamy farmera, który będzie nam robił jedzonko. Musimy przed nim zbierać, bo on będzie zbierał wszystko. 20, żeś zeskoczył i żeś rozwalił sobie. Ale to nic. Dobra, na sam początek trzeba wybrać sobie domek. Zamieszkamy sobie w tym domku. Łóżko mamy. Trzeba kliknąć, żebyśmy mogli mieć tego. Spam. No. Przecież jak umrę, to nie będę miał spam pointa. Bo usunie świat. Zapomniałem. Skrzynkę mamy. Wszystko pochowamy sobie na razie. Tutaj skrzynki to jest nam niepotrzebne. Jabłka sobie weźmiemy, żebyśmy mieli co jeść. To sobie już chyba zrobimy na chlebek. Tak mi się wydaje, będzie najlepsze rozwiązanie. Sporo dosyć tego chleba będziemy mieli. A jeszcze możemy jeden. Dobra, to jednak jabłka sobie schowamy. Chlebek sobie zostawimy. I chyba jednak pójdziemy do tej świątyni ostrożnie, żebyśmy nie stanęli na tą płytkę tam. Zobaczymy, co w niej jest. Może coś będzie ciekawego. Mam nadzieję, że będzie dużo diamentów. To nam ułatwi zdobycie naszego celu, czyli Alitrę znaleźć. Jak się tu wchodzi? O, i następną wioskę mamy. Tak, następną mamy wioskę. Jest to następna wioska. Mamy tutaj dużo słomy. O, mamy skrzynkę. Bierzemy to. Kaktusy są dobre do odganiania zombie. Też sobie zbierzemy trochę tej siana. My wszystko nie zabierzemy stąd, bo jedzenie zawsze się jest potrzebne. Oni mają tutaj tego dużo, więc chyba nie będą narzekać. Mi się wydaje. Dużo tutaj strasznie farmerów. Aż dwóch. Ale do tej wioski już nie będziemy przechodzić. Chyba, że mają takie same oferty jak u nas. Czyli nic to nie zmienia. Ta wioska nic nie zmienia dla nas. Może inni będą mieli jakieś lepsze. Też mają golema. Jeszcze zbieramy. Szpustakę żeśmy zbierali dosyć dużo. Dosyć dużo. O, się wystraszyłem tego kaktusa. Zbieramy wszystko co się da z tej wioski, żeby nic im nie zostawić. Bo jestem łapczywy na luta. Ale to chyba dobrze. Nie muszę się z nikim tutaj dzielić. Pogram sam. Tutaj jeszcze to zbierzemy. Szybciutko to zbierzemy i będziemy mogli iść do tej świątyni, zobaczyć co tam jest w skrzynkach. Mam nadzieję, że będzie te diaksy. To byśmy sobie zbudowali kilof. Kilof to jest na pierwszym miejscu. I później można myśleć o jakimś. To było. Można myśleć o jakimś mieczu. Czy też czymś innym. O, creeper. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Dobra, zabiliśmy creepera. Tu jest to, czyli tutaj powinniśmy mogli normalnie zejść, tak. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Mamy emelardy. Wszystko weźmiemy.
Jabłko. O, mamy zenchantowane jabłko. Też tu mamy raldy. I diaks. Nie ma niestety diaksów, ale jest książeczka. Jedwabny dotyk. Że kiedyś nam się do czegoś sprzyda. Weźmiemy sobie te TNT. Że też kiedyś coś z niego by zrobimy. Jak na razie nic ciekawego tutaj nie znaleźliśmy. Ale nic jeszcze straconego, bo to dopiero początek przygody. Zamkniemy sobie to i wyjdziemy. Chyba tędy żeśmy weszli, nie? Gdzieś tutaj było to. A, żeśmy skoczyli z góry. Dobra. O, już jest ciemnie, więc będziemy się kierować do domku, żeby się położyć spać, żeby nas moby nie zabiły. Bo to będzie najkrótszą serię, jaką nagrałem. Nie przetrwała nawet 12 minut. Są jakieś kotki. Gdzie był ten nasz domek z łóżeczkiem? O, tutaj jest. Mam nadzieję, że jeszcze go nikt nie zajął. A nie, jednak zajął, ale go wywalimy stąd. Bo teraz ja śpię. Dobra, wstaliśmy. Pochowamy te rzeczy do skrzyneczki. Dobra, weźmiemy sobie tylko to, to. To schowamy, to schowamy. I to wyrzucimy. To, to. To też wyrzucimy to. Co nam jest niepotrzebne, będziemy wyrzucać. I to schowamy. I siodło może się kiedyś przyda. Kamienna płytka naciską też wyrzucimy. O, tak to będzie. A resztę sobie tutaj wyrzucimy w tym miejscu. O, tak. Dobra. Teraz udamy się do kopalni, żeby znaleźć jakieś żelazo. Jakieś żelazo będziemy szukać. Tutaj tak myślę, żeby się wkopać. Dookoła. O, tak będziemy. Takie schody. O, mamy węgiel. Pozbieramy sobie. Jak na razie to jest taki odcinek, w którym zbieramy wszystkie rzeczy. Później może na jakieś moby sobie pochodzimy, żebyśmy sobie wbili trochę expa. Ulepszymy sobie rzeczy. Jak będziemy dobrzy, to pójdziemy na smoka. A jak już smoka pokonamy, to już jesteśmy blisko naszego celu. A drewna nie wziąłem, bym musiał wrócić teraz do góry po drewno. Zrobić sobie pochodnie. Pochodnie. Tutaj. No, jest dobrze. Dobra. Zetniemy sobie te drzewko. Całe drzewko sobie zetniemy, żebyśmy mieli patyki. I zrobimy sobie z wszystkiego, żebyśmy mieli dużo tego. I jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi, żeby iść na wyprawę do kopalni. Tu sobie postawię. Będziemy się kopać jak najniżej możemy. O, dobra, mamy żelazo. Czyli potrzebujemy żelazo, żeby wykopać diaksy. Czyli jeszcze nam daleko do zdobycia diaksów, ale zawsze coś mamy. Zawsze jest to lepsze niż nic. Chyba dobrze się kopię. Chyba później wyjdę bez problemu. A tam mieliśmy jeszcze książkę, znaleźliśmy w tym jedwabny dotyk.
też nam się przyda, bo będziemy budować farmę jedzenia. Farmę jedzenia. A w farmie jedzenia potrzeba taką szklarnię będziemy robić. A niestety szkło jak się zniszczy kilofem albo czymś innym bez jedwabnego dotyku, to znaczy, że nic nie wypadnie. A to byśmy potrzebowali jedwabny dotyk, to wtedy wypada. Dobra, to chyba wystarczy. Będziemy się kopać w tamtą stronę. Może na coś wpadniemy. Aż dopóki nam kilof nie padnie. Następnie będziemy wracać do góry. O, dobra, już padł. Dobra. Ale mamy trochę żelaza. 11. Źle nie będzie. Tak trochę ciężko się stąd wychodzi. Ale już jesteśmy prawie u góry. To jest to, co wkopałem węgiel. Dobra. Jesteśmy. Teraz udamy się do domku. Zrobimy sobie kamienny piecyk. Tu go sobie postawimy. A no tak, ja cały mój węgiel zrobiłem pochodnie z niego. Czyli byśmy musieli teraz się udać do kopalni po węgiel. Ale już myślę, że to już będzie w następnym odcinku. Więc jeżeli Ci się spodobał odcinek, to zostaw lubię to, czyli tak zwanego lajka oraz komentarz, suba i dzwoneczka. Trzymaj się, na razie, yo.